To jakie to uczucie, kiedy wiesz, że Andrzej Duda ciebie ogląda? Kolej mi zarzuciłeś pytanie teraz, nie? No, musiałem o to zapytać. Czekałem tylko na to. Jakbym stary usłyszał, że prezydent Polski stary się wypowiada i że sobie wchodzi po szkole, chciałem powiedzieć. Po pracy sobie siada wieczorem, mówi, a Maćka se przypalę na YouTubie. No to jest hit. Ankara Messi, gol. Witam, moi drodzy, bardzo serdecznie. FIFA 23 pojawiła się na rejonie i ja wracam do nagrywek z FIFA 23. I słuchajcie, dzisiaj mamy specjalnego gościa na pierwszy odcinek. Maciej Je. Na Bank go kojarzycie, na Bank go znacie, na Bank byliście w restauracji, którą on odwiedzał, ale może nie wszyscy wiedzą, że Maciek to jest gracz fifowy i Maciek to jest miłośnik. Miłośnik chłopu to może za dużo powiedziane już teraz, ale słuchacz, na pewno. Słuchacz, tak. Dużo słucham. Witam serdecznie. Maciek je moim gościem w pierwszym odcinku FIFA. Mój drogi, od hip-hopu chciałem zacząć. Od hip-hopu chciałem zacząć, bo ty jesteś gościem, który w koszulce Brudne Serca normalnie śmiga, nie? BRD, RSPKT. Tak, trochę już się podarło, ale jest gdzieś tam w środku. Ale jest ciągle. Klasyki są kojarzone, nie? Klasyki są kojarzone i są słuchane cały czas. No. Mhm. Jedynie czego mi brakuje, to właśnie Brudnych Serc na streamingach gdzieś. Na Wigilię. Oni na Wigilię, oczywiście. Tak. Ale nowych rzeczy słuchasz też? Jakby jesteś na bieżąco, jeżeli chodzi o scenę? W ogóle ciągle jesteś aktywnym słuchaczem? Czy na bieżąco to nie wiem, ale jeśli ktoś, kogo znam, wyda nową płytę, to zazwyczaj ją przesłuchuję. Teraz jakoś PZ wydaje chyba PZ płytę. Wydał ją wczoraj. Wczoraj, za parę dni przynajmniej posłucham sobie, co tam wypuścił. Singli nie słuchałem, więc nie wiem, czego się spodziewać, ale, okay. ale tak. Ale PZ zawsze spoko, nie? No tak. Trzeba sprawdzić. I graczem fifowym również jesteś. Tak, jestem. Nie jakimś takim, który gra codziennie w FIFA. Mhm. Przede wszystkim grałem z kolegami sobie. Jak jest jakaś posiadówka czy coś, mhm, u kogokolwiek, to odpala się playkę i się gra w FIFA bardzo często. I to jest moja ulubiona chyba forma grania w FIFA, że właśnie gram z kimś, kto jest obok mnie. Jasne. To jest... To idealnie się zużyło, słuchaj, dzisiaj, że sobie cykniemy. Zużyło, no. Tak. Już graliśmy kiedyś, pamiętam, tak, w FIFA dawno. Tak, gdzie my, to było jakieś... Czekaj, w Gdańsku było... Tam sobie graliśmy chyba w FIFA na... Co to było? Blok Forum Gdańsk? Blok Forum Gdańsk, tak. Tak. No ale też kiedyś u siebie chyba grałem. Też w Gdańsku. Ale faktycznie pamiętam. Ostatni raz chyba wtedy na tym Blok Forum byliśmy. Tak. No. Powiedz mi, Ultimate Team znasz? Znam. Paczki znam. Otwierałeś? Zdarzyło ci się kiedyś otwierać paczki? Otwierałem, zawsze są nerwy. Co dokładnie. To będzie? I słuchajcie, mam trochę FIFA pointsów, więc stwierdziłem sobie, że zanim zaczniemy ten meczek, spróbujemy sobie otworzyć jakieś 2, 3, 4, może 5 paczuszek, tak żeby coś trafiło się, nie? Zobaczymy. Zawsze to są emocje. Pamiętajcie, słuchajcie, będę miał tutaj dla was kilka komunikatów, jeżeli chodzi o ten odcinek i o PlayStation Plus, czy o DualSense, czy o FIFA pointsy. Jeżeli kupujecie FIFA pointsy, to zawsze kupujcie to z legalnego źródła, z PlayStation Store. Wtedy nie macie pewność, że to wszystko będzie dobrze śmigało, macie to wszystko w jednym miejscu. Ja tak też uczyniłem i tak teraz otworzymy sobie parę paczek. I jeszcze się pięknie nam trafiło, mój drogi, że mamy jakieś specjalne paczuchy. Przeglądaliśmy sobie to wcześniej, myślę, że to będzie idealne. Zacznij. Mamy 12 piłkarzy, 3 rzadki. Dawaj, zacznijmy to. Kwadrat, tak? Tak. Nie, tak. I na FIFA pointsy dawaj. Cyk. I zobaczmy, słuchajcie, pierwsza paczka otwarta w FIFA 23, Maciek otwiera, co nam się trafi, czy nam się coś trafi, uważaj. Czarny? Węgier. Czarny. Orban. Bez twarzy? No dobra, no. No okej. Okay. Fajnie, Red Bull Leipzig się trafił. Dobra, tam możesz X-em pominąć. Fajnie, że czarny. Bo to z różnych tygodni, ani... Dobra, krosik je... Poczekaj, bo tu wjechał krosik. Jest kros Mazraoui. Tak, no a reszta to już tak powiedzmy, że średnio. Okej, poproszę. Dobra. Uważaj. Berg. Uważaj. Bramkarz. Mignolet. Niezadowolony. No ci powiem, na razie to jest, przeważasz tutaj troszeczkę, mogę ci powiedzieć. Twoja paka. Ojeju! No. Chłopie, myślałem, że twoja była taka średnia. Dobra, zapomnijmy o tej paczce. A jaką miałeś największego trafa, jeśli chodzi o otwieranie? Pamiętasz może? James Rodriguez chyba. O, Andreona, na ciekawostka o bramkarzu. Był zawieszony przez rok ponad. Tak? Tak. Jakiś... O, to ty jesteś taki zorientowany? Ja jestem piłkarsko, tak? Jestem zorientowany, ale nie oglądam meczy za bardzo. To jest to ciekawe. Sprawdzasz sobie.
O, Calabria to kojarzy z Milanu. Ale no... Na razie tak... Tak se. Na razie tak se, tak se. Dobra, jedziemy. Emocje jak na grzybach. Uważaj. Holender. Uważaj. Czemu to tak zwalnia szybko? Ajajaj. Dlaczego to tak zwalnia? 80. Oszukują nas. Nie. Dobra. Do skutku, do skutku. Do skutku. Stary, to jest uzależniające, nie? No, no, zwolnę, czemu tak zwolnę? Ruli! Dobra, żeton draft super, to fajnie. O, padzik mi tutaj czekł. W ogóle, że on ma głośnik w ogóle, nie? Ma głośnik, no. Te dual sensy w ogóle ci powiem sztosy, ty, bo ty już masz, nie? Ja już konsolę. Grałem, tak, tak. Ty tak. Już masz konsolę, te przyciski działające jak cięciwa w ogóle łuku, triggery, tak? To triggery się dobrze mówi, dobrze tak, mówię? Triggery, no i w niektórych triggery. Grach faktycznie jak łuk. I padzik, w sensie wibracje zdecydowanie inne. To tak na pierwszy rzut oka. Ty to zrobisz. Co, ta za duża? Za 2000 FIFA pojców, bracie. Uuu. Wchodź w to jak do siebie. I na tym kończymy nasze otwieranie i gramy mecza. Dawaj. No. No. Ale może będą inne Maciej. Karty fajne. Maciej. No, Maciej. O, jest Rikel. No, do wypuszczenia, chłopie. Thomas Miller. No nie! Oj, coś zrobiłem. Dawid Silva. No okej. Okay. Może trochę lepsi są. Trochę lepsi. Są lepsi, ale 2000 o, FIFA Polski, panie. Jest dobry. No dużo. Dużo dobrych kart. Jeszcze... No tak, dzięki. Dzięki. Dobrze, słuchajcie, z tych paczek wyszło tyle, co niewiele, ale to nic, my przechodzimy sobie w takim razie z Ultimate Team w normalny meczek i powiedz mi, ty kibicujesz komuś w ogóle, jakiejś drużynie? Wiesz co, ja tak od dziecka powiedzmy Milanowi kibicowałem. Okay. W ostatnich latach, w ostatnim roku spoko, ale w ostatnich latach było no, kiepsko z sukcesami jakimiś, dopiero w zeszłym roku Mistrzostwa Włoch. No i ciekawy jest to zespół na pewnie, na pewno. A zobaczmy może jak ten Milan tak na razie jest gwiazdkowo po prostu. Czy to jest sens, bo w poprzednich było słabo z tym. Milan, 84,5 gwiazdki, to nie, to idziemy w 5. Idziemy w 5, zobaczmy, nie wiem, City jak wypada, na pewno dobrze. To ja United mogę tylko. United dużo gorzej, to nie wiem, czy chcesz. Tak! Tak? No dobra. Podejmuję się tego challenge'u. Robimy derby Manchesteru. Tak jest. Ja może w niebieskich, czy zobaczę? Tak, nie, ładnie, dobrze. Dobrze będzie? Będzie idealnie. No dobra. Dobra. Moi drodzy, Maciej J. Jurkowski, pierwszy odcinek z FIFA. Wchodzimy w to jak do siebie. Powiedz mi, mój drogi, jakie to uczucie, kiedy wiesz, że Andrzej Duda ciebie ogląda? No, mi zarzuciłeś pytanie teraz, nie? No, musiałem o to zapytać. Czekałem tylko na to. Jakbym stary usłyszał, że prezydent Polski stary się wypowiada i że sobie wchodzi po szkole, chciałem powiedzieć. Po pracy sobie siada wieczorem, mówi, a Maćka sobie przypalę na YouTubie. No to jest hit, nie? Jak to usłyszałem, mówię, Maciek, znam go, mówię, mój kolega. Hit. No hit, to był hit. Jak no. Ty dowiedziałeś się o tym, jaki jest twoja pierwsza reakcja w ogóle? Na pewno ci ludzie pisali gdzieś tam. Tak, to... Mama na pewno była dumna, mówi, w końcu ten YouTube się na coś przydał. Ludzie zaczęli mi spamować tak? Wtedy ostro, no. Różni, wiesz, i znajomi, i nieznajomi. Zobacz. Ja w ogóle byłem wtedy ze znajomymi gdzieś na jakichś domkach, wiesz. Weekend to był, jakiś tam delikatny melanż. A tu Andrzej Duda dzwoni, mówi, kiedy nowy odcinek? A tu takie wiadomości, nie? No, to był szok trochę, nie? Bo nie spodziewałem się, że każdy może to oglądać. I w sumie mam teraz takie sygnały, że no różni ludzie mnie oglądają. Również, powiedzmy, znani w jakimś tam stopniu, niekoniecznie no, politycy. No, Andrzej Duda w miarę znany, w miarę go wszyscy ale mówisz, też niekoniecznie politycy po prostu, nie? No i ten, jakby już oswoiłem się z tą myślą, że to nie tylko... Widzowie, normalni widzowie. Tak, tak, tylko też ludzi, których ja gdzieś tam kojarzę skądś tam, nie? Więc... Aha. Ale to nie miałeś ten, chciałem powiedzieć, do Białego Domu nie miałeś zaproszenia? Nie, żeby nie, na obiadek, żeby na hamburgerka wyskoczyć, no, że Andrzej pisze na przykład po południu, ty Maciek, a hamburgerek dobry gdzieś tam na Woli? Nie. Gdzie zjeść? Nie było takich kontaktów? Jakichś... Nie było, wiesz, to jedyne co to, no to było w trakcie kampanii wyborczej jeszcze wtedy, więc to było też takie słabe, bo no nie chciałem się w jakikolwiek sposób w tym kampanii angażować, nie? Więc... No proste. Prosta. O kurczę, inaczej jakoś. Dobra, czekaj, skup się. Popatrz sobie, popatrz.
Haps. To są początki dopiero, także no to jest mój... wybaczcie nasze jeszcze może braki gdzieś tam umiejętnościowe, ale ten skill się dopiero będzie, dopiero się będzie produkował. To jest mój pierwszy mecz FIFA 2-3. No i cieszę się, że od razu publiczny. Ja bym 5-0 nie dostał. Tak, uważaj. To z takich osób jakbyś mógł sprzedać, w sensie, że do ciebie doszły informacje z takich może nieoczywistych, kto ciebie ogląda, na przykład, że byłeś zdziwiony, także what? Nie wiem, Magda Gessler na przykład, żebyś. Nie, to akurat jeśli chodzi, wiesz, o osoby, które są związane jakoś tam z gastronomią, to raczej nikt się... Traktują jako konkurencję chyba, co? Trochę czy nie? Czy jako konkurencję, wiesz, ja akurat no, byłem w restauracjach Magdy Gessler czy po Kuchennych Rewolucjach i no nie zawsze to są super przychylne opinie. Nie, więc no, myślę, że docierają one do czy do Magdy Gessler, czy do innych osób, które stoją za jakimiś restauracjami, ale nie zawsze kończy się jakimś kontaktem, nie? Jasne. Na przykład jak byliśmy, to już dawno temu, kiedy kanał był dużo mniejszy, w kawiarni Ani Lewandowskiej, tak troszkę piłkarsko. To Lewicz napisał, co do chuja, czego, co powiedziałeś, to są bardzo pyszne mafinki ty. No właśnie nie Lewy, ale Ania Lewandowska nagrała mi takie krótkie wideo, byśmy powiedzieli takie krótkie stories, ale tylko do mnie skierowane. I podziękowała za opinię, która była, nie była jakaś super negatywna czy super pozytywna, była taka wyważona, plusy, minusy, wiesz, myślę, że całkiem obiektywna ten, i podziękowała za opinię, powiedziała, że jakąś tam krytykę bierze do siebie i że zobaczy, co tam da się zrobić z ewentualnymi rzeczami, i tak generalnie miło było. I to chyba była jedyna osoba, która tak na tyle osobiście podeszła do tej opinii, że nagrała coś, nie? W sensie nagrała filmik, bo czasem są takie, wiesz, po prostu krótkie wiadomości, dzięki za opinię, coś tam, nie? Ale no, i tym kontaktem byłem zdziwiony, bo totalnie się go nie spodziewałem. Tym bardziej, że właściwie większość celebrytów, jeśli prowadzi jakąś knajpkę, to się nie odzywa później po recenzjach. Okay. Czy pozytywnych, czy negatywnych, bo wiadomo, są różne, nie? No tak. Przychodziły takie wiadomości typu, że zrobiłeś gdzieś, wiesz, recenzję cokolwiek, i przychodziły z pretensjami, że ty co ty, ziomek, ty. Ale od właścicieli? Tak, od właścicieli, że w sensie, że pretensje... To bardzo takie, że... dawno, nie. I bardziej jak kiedyś bloga prowadziłem i byłem typowo skupiony na Poznaniu wtedy, no to wtedy się jakieś takie rzeczy zdarzały. A teraz raczej się nie zdarzają, ja też nie jestem... Co? Patrz, i Ronaldo wchodzi na boisko, idzie i go... I gol! Ale... Pierwszy kontakt z piłką. Ja. Cristiano Ronaldo! Co niszczysz tą, po co kopiesz tą pachą? A teraz na poważnie, bliżej telewizora trzeba. Teraz już widzisz, już jest bliższy, już jest ten, pozycja na spiętego gracza. Ale ładnie to jest. No tak, czy powiem, patrz, pyk. No ładnie, ładnie. Wewnętrznym, a czy wewnętrznym, dobrze. Zewnętrznym podbiciem. Pyk. A! No Ronaldo się wkurzył się, że nie gra w pierwszym składzie. No chyba, w ogóle wszedł i mówi, chłopie, co ty robisz w ogóle, nie? Ajajajajaj, dobra, muszę tutaj rozkminić, jak tu nimi grać. Tak. A zdarza się już, że zagraniczne restauracje się do ciebie odzywają? Czy to jest to polski rynek tylko? Wiesz co, po tym jak jestem w jakiejś restauracji i ich oznaczę na Instagramie czy coś... I oni nagle patrzą, co się dzieje? Tak, no. Albo już długo na przykład po publikacji jakiejś, kiedy masa Polaków nagle zaczyna się pokazywać, nie? Okej, okay. Ale jest to ogromny wpływ chyba, co? Jeśli chodzi o twój influencing jedzeniowy, knajpowy. Tak. No to czujesz tę moc? Tak, potrafi być bardzo duży, zwłaszcza w takich no, przystępniejszych restauracjach niż jakichś takich turbodrogich. No bo to wiadomo, każdy może sprawdzić dość szybko, nie? No to widać i wiesz, i mam sygnały też od właścicieli restauracji, że jest ten wpływ. No i nawet za granicą faktycznie nagle dużo Polaków zaczyna przychodzić gdzieś, nie? I to też jest fajne. Ajajajaj, Haaland! Pierwszy strzał chociaż. Tak. W 41 minucie. Ten Haaland też cwaniaczek, co? No, kurczę. Kozak. Ja w ogóle go tak nie kojarzyłem teraz ostatnio sobie, obejrzałem troszeczkę rzeczy. O kurczę, coś nowego. A! Tak, masz tu i w ogóle zobacz to, masz jeszcze tutaj prawą gałką, patrz, gdzie kopniesz piłkę, widzisz na dole? Aha. Podkręcenie wewnętrzną, czyli wiesz, tak jak kopiesz piłkę, sztos. W ogóle to mi się mega podoba. Jeżeli chodzi o zmiany w piłce. Trzeba będzie rozkminić, ale coś nowego. Tak. Bo właśnie ja mam same nowości tak naprawdę, bo PlayStation 5 też teraz dopiero tak naprawdę odkryję. W ogóle odkryłem... Odkryłem, czekaj, to może w przerwie, poczekaj, bo ja nie chcę stracić bałki. A teraz ja się nie będę odzywał teraz. Nie ma tak. Sprytny. No nie! Ale gdzie on był?
Gdzie on był? Wiedziałem, żeby się nie odzywać. Bez sensu. I Haaland. Haaland, o, to już tak grywało. No. Także tak, zmiana DualSense i pady to jest jedna rzecz, jeżeli chodzi o PlayStation 5 i rozkminkę co do czwórki, że to mega na plus. Czytałem o nich dużo i faktycznie to się sprawdza. Ale jeszcze jedna zmiana to... Nie, zaraz będziesz inaczej grać, ja to nie są to. Ale no, rozpykany zostałeś. No, to w ogóle nie miało tak wyglądać. 45 minuta, panowie, jeszcze jedno, szybko, jeszcze jedno! Godzisz, chopie! Sancho! Koniec. Za to twój gol dużo ładniejszy, to ci muszę przyznać. Tak, ale no, trudno było ładniej już strzelić, w sensie miałeś na pustą bramkę, nie? No to tak musiało być, no. No tak. Musiało siedzieć. Ale co chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o zmianę, to tak jak miałem zawsze PlayStation Plus i było po prostu dwie gierki miesięcznie i tak dalej, to teraz jest jeszcze dwa dodatkowe są opcje, bo jest ten Essential, to jest normalny, później jest Extra i później jest Premium? Chyba tak. No, dwa kolejne jeszcze levele są na pewno. Fanów oldschoolowego grania, że możesz na z gierki z PlayStation 1, 2, 3 pograć sobie, to jest hit, nie? Jeżeli chodzi o miesięczną subskrypcję i o dostęp do wszystkich gierek. Także sprawdzajcie sobie PlayStation Plus i jego trzy tryby. Ja na pewno sobie to będę badał. Ty, bo ty byłeś... jaką konsolę miałeś pierwszą w ogóle? Jak gierkowo się zaczęło? Gierkowo? No. Wiesz co, byłeś pecetowy bardziej. Byłem pecetowy i kiedyś sobie kupiłem to przenośne PlayStation PSP, tak? To PSP, się nazywało. No to jeszcze za takiego dzieciaka bardziej, nie? Wtedy. I od tego się zaczęło, potem była przerwa. No i taką dużą konsolą pierwszą to była PS4. PS4 dopiero. PS4, no. Okej, nie, to w Metal Gear Solid nie grałeś tam nie, na jedynce, nie. No, nie. Ja właśnie pamiętam i chętnie jak sobie tylko ogarnę ten już ostatni, najwyższy tryb PlayStation Plus, to sobie na pewno chętnie do tego wrócę. Uwaga! Ale ja, po co my tu gadamy? Patrz co robi! Patrz! Uff. Prawie się działo. Zapomniałem w ogóle na samym początku o tym powiedzieć, że my z Maćką, nie wszyscy muszą jakby kojarzyć, że my się kumamy, bo gdzieś tam na YouTubie jesteśmy w zupełnie innych branżach. Ale zaczynaliśmy razem jakby od, w sensie ty już zacząłeś dużo wcześniej jeszcze ode mnie, że tak powiem, dziennikarskość hip-hopową, tak, można powiedzieć, tak. Nie? Powiedz o tym. No, który ja, to był rok? No to też za dzieciaka jakoś właśnie, pewnie chwilę po tym jak sprzedałem to PSP, bo właśnie miałem kolejną nową zajawkę, bo kiedyś największą moją zajawką były gry właśnie. O nie, no jak karny, jeszcze żółta. No to taki niesprawiedliwy był ten karny troszeczkę, nie? No ja nie wiem w sumie co robiłem. Trochę był niespraw... Gadałeś w trakcie, wiesz co, to ja po prostu go przestrzelę, w środek strzelę, uważaj. Ja nie, to nie powinno się liczyć taki gol, bo to nie był karny. Oszukany nas. Proszę. Ale jakoś inaczej też te karne. Też, karne też wyglądają inaczej. Dużo zmian. Jak ktoś przechodzi na PlayStation 5 w FIFA wraz z FIFA, to faktycznie tych zmian troszeczkę może się... może je zauważyć. No ale wracając, mów. No, także to nie wiem, to był 2007 rok może jakoś i zacząłem pisać na blogu, nie? Na jakimś To był czas blogów. Tak. I prowadziłem takiego bloga, na którym nie tylko o hip-hopie pisałem, ale też o innych rzeczach, o różnych swoich zajawkach, ale właśnie ten polski hip-hop w szczególności zaczął mocno dominować resztę treści. I tak to się zaczęło, wiesz, tak poznałem parę osób dzięki temu właśnie. Tak, no i my chyba w 2014, 15. To nie był 12? Nie, 14. Nie mówię o 12, ja w 14 dopiero kanał założyłem. Więc to musiał być 15 gdzieś. Ja pamiętam, że po roku Kuba Stemplowski nas zaprosił i mieliśmy podsumowanie roku, takie dziennikarsko. Tak. Co? Cristiano Ronaldo! Ale było podsumowanie roku, tak. I tam się poznaliśmy. Wielu tam fajnych ziomali poznawali, tak naprawdę fajnie było się przeciąć, nie? Z ludźmi, których się czytało, albo gdzieś tam nie oglądało jeszcze, nie. Tak. Tam... No a wtedy wszystkich w sumie się poznało, nie? Tak. Znaliśmy, ja znałem niektórych jakoś tam internetowo, ale tak prywatnie to wtedy wszystkich poznałem. I zobacz, to było ile to było? 6, 7, 8 lat temu. 8, 7. I też pamiętam, że w sumie rok później też nagrywaliśmy. Ta formuła była troszkę inna. Tak. Ale to były właśnie te lata, kiedy ja tak troszkę od tego. Już wtedy wygrywam z anoreksją wtedy, bo jeszcze nie było Maćka Je. Tak. Było wygrywam z anoreksją, które było mylnie troszkę odbierane czasami, nie? Później zmieniłeś to nazwę. Tak, no zmieniłem właśnie dlatego, nie? Mhm.
I pamiętam. No i to właśnie był chyba ten rok taki właśnie między jednym a drugim nagraniem, kiedy ja dużo mniej już się angażowałem. W hip-hop, a przestałeś tak. Słuchać rapu, zacząłeś jeść. No, po prostu. Tak, nie? Tak, tak można powiedzieć. A, dla mnie szał, chłopie. Ale pamiętam, to jako taką anegdotkę, pamiętam jak sobie szliśmy, właśnie bo to już było na tym drugim roku, że ja już byłem tam na YouTubie rok, dwa i tak się zastanawiałem, kurczę, czy w ogóle, wiesz, że w Norwegii siedziałem i się zastanawiałem, czy w ogóle da się z tego coś w ogóle żyć, jakiś pieniądz, cokolwiek. I pamiętam, rozmawialiśmy i dokładnie pamiętam, jak była gadka, że pierwsze 1000 złotych był zarobiony, ty miałeś czy coś, tak, wiesz, jakąś pierwszą współpracę taką na 1000 złotych i mówię, że super, że w sumie już ten tysiak jest, że to już jest na start, jakoś ty mi bramkę strzelasz, a ja gadam do ciebie, ładnie to tak, zero kultury. I ten 1000, że jest już tysiak, nie? Tak, że to tak jakoś, że wystarczy dwa koła, w sumie 3, to już można żyć z tego. No, to pamiętam. To 8 lat temu, nie? Pamiętam te rozmowy. Tak, i mówię, że ten pierwszy, to ja mówię, kurczę, jak tego tysiaka? Jeszcze ja nie miałem nic, w sensie nie było tam, tak, tak, tak. 50 zł wpływało miesięcznie. Mówię, skąd tu pieniądze jakieś zgarnąć? Mówię, no tutaj 1000 jest, mówię, to jest już robota. Trochę się pozmieniało od tamtego czasu, nie? No, teraz... pozmieniało się też, YouTube rozwinął bardzo mocno i generalnie ten rynek taki influencerski, nazwijmy to. Tak, tak. Jest tak, dużo. No jest dużo bardziej rozbudowany. Prawda, prawda. No i dobrze, dzięki temu tak naprawdę, wiesz, teraz za 1000 złotych to po prostu nie wychodzimy na chodnik, nie? Jak taką Hemingway, jak miał, nie? Chyba, że za tysiaka, nie, to miał taki wers? Był, bo tak, no to gdzieś coś było. Nie? Za 1000 złotych to nie wychodzę w ogóle, wiesz, z domu. Tak, tak, tak. No, no i tak, tak zapamiętajcie, że my mamy podobnie! O, za 1200 i wychodzę. Słyszałeś ten? Tak, słyszałem, no. Słyszałem. DualSense, który cały czas tam działa. 80 minuta, 2-2, jestem niepocieszony. Na jakąś szamkę trzeba będzie pójść. Jak będziesz w Gdańsku, to się odezwij, to kiedyś nagraliśmy wspólny odcinek, tak, nie? Tak, znaczy, tak, w sensie ja wpadłem, w sensie byłem u ciebie gdzieś tam. Tak, 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 pamiętam. Ty u mnie, ja u ciebie, to jak będziesz w Trójmieście, to musimy się... Hop! Hop! Spalony! Nie ma spalonego! Nie ma spalonego? Nie! Ja... Wibruje mi. Patrz, jak wibruje. No. Nie, jak nie ma, nie ma działa, działa jak ten, jak trybuny jak myślały. 3-2, Bruno Fernandes. To mi się podoba, dobrze. Co mówisz, możesz opowiedzieć teraz. Opowiedz od początku, opowiedz jak to było u ciebie, wiesz. Dlaczego hip-hop? Dlaczego hip-hop? I dlaczego brudne serca? Bo jesteś z Gorzowa. Jestem, dawno nie byłem. Z Gorzów Wielkopolski. Ale tak. To musisz kiedyś na festiwal do Gorzowa Wielkopolski. Przyjechać, ja już tam czwarty rok z rzędu prowadzę w amfiteatrze. A wiem, w Gorzowie. Wiem, no. Sztos, jest. Ale tam naprawdę jest mega, mega fajne święto hip-hopowe w Lubuskim, bo się za dużo w Lubuskim nie dzieje, wiesz, jeśli chodzi o koncerty i tak dalej. I ten co roku, już o czwarty czy piąty rok z rzędu, naprawdę, jest bardzo przyjemnie. Ludzie dopisują? Tak, no za każdym razem, nie? Zawsze, ten line-up się delikatnie zmienia. No widziałem, odświeża i tak chyba dalej. Widziałem tegoroczną twoją relację. Czy nie było jeszcze? Była, to widziałem. To widziałem na kanale, właśnie z ciekawości jak to wygląda, znany mi amfiteatr. Za moich czasów jak... Nie wyglądał jeszcze tak, uważaj, będzie 4-2! Patrz! Nie ma. Nie. Kurcz! A było blisko, aż Guardiola się spojrzał, mówi hopie, jak ty strzelasz. Koniec ludzi. No koniec. No. Koniec będzie 3-2. Laga na Halanda? Nie. Przepraszam. No i 3-2. No i 3-2, no. Tak. Mój przegrałem, no trudno. Ale pierwszy meczek, co i tak nie ma wstydu. No nie ma wstydu. Akcyjki, coś, wszystko się działo. Mam nadzieję, że wam się również podobało. I co, żebyśmy dokończyli wątek. Co było Gorzów, że był amfiteatr, tak. Właśnie, za moich czasów nie było takiego festiwalu hip-hopowego. No w ogóle nie było takiej, wiesz. W ogóle nie było. Było reggae nad Wartą wtedy. I koncerty hip-hopowe były rzadkością. A śmigasz, poszedł sobie teraz? Chodziłeś gdzieś? Byłeś na ostatnim jakimś koncercie gdzieś hip-hopowym? Coś, żeby... Wiesz co, byłem na festiwalu jednym, ale to hip-hopu tam, no było trochę, nie? O właśnie, był na przykład, jak robiliśmy raz podsumowanie hip-hopu, już za czasów miesięczne takie robiłeś, nie? Tak, byłeś u mnie, też byłeś. No mnie, i podsyłałeś mi tego, Mikołaja. Mikołaj, no. Tak. I właśnie na festiwalu widziałem go. Mhm. I? Na koncercie i no byłem w szoku, jak Mikołaj. To poszło. Bo to wtedy chyba mi wysłaliście tylko debiut czy coś takiego, nie? Tak, że dopiero zaczynało się, To było parę lat temu, nie? I teraz na festiwalu, na głównej scenie. No ciekawie to wyszło. On ma taką może mało... festiwalowe te numery są. Tak, on jest, taki... jest, to też jest mało jakby na te czasy, w sensie bardzo idzie swoją drogą, tak, nie? Tak, wiesz, tak. To nie idzie pod
że tak powiem, publiczkę, czy też pod koniunkturę dzisiejszą, no, no, nie? Tak, bo jego muzyka ma swój lot, nie? Mocno. I to się szanuje. Słuchajcie, to my będziemy kończyć pierwszy odcinek z FIFA 23, czekajcie na kolejne odcinki. Tak podsumowując jeszcze, pamiętajcie, DualSense nowe, polecanko, bo te padziki sprawiają się świetnie. Jeżeli chcecie kupować FIFA Pointsy, kupujcie tylko i wyłącznie z oryginalnego źródła na PlayStation Store i wbijajcie do PlayStation Plusa, ponieważ możecie pograć w klasyki, możecie pograć w wiele gierek, które są dostępne, bo tego wcześniej nie było na czwórce, przynajmniej ja teraz jak to odkryłem, mówię, to jest ciekawe. Sprawdzajcie. To był Jurkowski, to był Maciej Je. Idziemy coś zjeść teraz. O, coś zjemy. A co, to się okaże. Pozdrawiam serdecznie, obserwujcie Maćka. Zobaczcie kolejne moje odcinki z Fifki i z innych relacji, z różnych wydarzeń. Żegnamy się. Dzięki wielkie. Pozdro. Na razie. Nawet jak rozbiję bank, dalej będę nosił dres. Kryku w wieściach.